właśnie wjechałem do Leśna. Dzisiaj będę gościem w pewnym bardzo ważnym dla nas warsztacie u jednego z najbardziej utytułowanych polskich żużlowców. U kogo będę gościem? O tym dowiecie się już za kilka chwil. Jestem Krzysztof Kasprzak, wicemistrz świata, mistrz Polski, wielokrotny drużynowy mistrz świata. Zapraszam Was do wywiadu ze mną. Wiadomo, że Twój ojciec był prekursorem tego, że dostałeś takiej zajawki, jaką masz w tej chwili. Natomiast powiedz mi, czy to jest główny powód tego, że uprawiasz ten sport, czy jest coś jeszcze innego? No na pewno zapoczątkowało to, tak jak wspomniałeś, tata, bo jeździł 20 lat. Już był mistrzem Polski, gdy ja miałem niespełna 6 lat i praktycznie później już, gdy już miałem około 9-10 lat, to jeździłem z nim na każdy mecz. Podawałem mu do smarowania łańcuchów ten spray, czy podkładałem mu stojak. No i później już w wieku 13 lat, gdy startował w Rawiczu, udało mi się przejechać na motocyklu, spróbowaliśmy, wyszło. No i do dzisiaj to trwa, więc praktycznie w tym roku już siedzę na motocyklu 23 lata. To z Twojej perspektywy to długo, czy...? No, minęło bardzo szybko, jak jeden dzień. Ale tak jak mówię, ten czas leci bardzo, bardzo szybko. I tak jak mówię, 23 lata praktycznie już na motocyklu, a 19 teraz pojadę sezon z licencją. No i mam nadzieję, że jeszcze parę dobrych lat mi zostało. No właśnie, ile? I tak długo, jak będzie mi to sprawiało radość i będę sprawny fizycznie, bo będę czuł po swoim ciele, czy nadal nadaje się, żeby jechać na motocyklu i jechać na 100%, bo jechać na mniej niż 100% to nie ma sensu. No właśnie, wspomniałeś o radości. Jak duża radość towarzyszy temu, że uczestniczysz w największych rozgrywkach na świecie, że w ogóle uprawiasz ten sport, no bo jednak huk silników, doping ludzi na stadionach. Jak duża to jest radość? No jest ta adrenalina, radość. Tak jak teraz wsiedliśmy po przerwie zimowej, to wszystko jest inne. Wiadomo, po takiej długiej przerwie to trzeba się z tym motocyklem oswoić, ale z biegu na biegu jest coraz lepiej. Jeżdżę jak najwięcej treningów, sparingów, gdzie się da. Wiadomo, pogoda też trochę przeszkadzała, ale jest z meczu nawet coraz lepiej i do 5 kwietnia będę przygotowany. Radość jest olbrzymia, bo jest ta szybkość, jest kontakt z zawodnikami. Teraz już chłopacy coraz bardziej na siebie tak uważają. Nie, kiedyś mi się wydaje, bo bardziej to niebezpieczne, teraz już każdy jakoś tam woli mi się wydaje czasami, jak to ja mówię, dać przejechać koledze przy płocie, a jechać na drugi dzień mecz kolejny, więc coraz idzie to w dobrym kierunku. No właśnie, a też jak patrzę na zawody, na przejazdy zawodników, to mam wrażenie, że jest to jeden z sportów, w którym bardzo istotnym czynnikiem jest to, że każdy szczegół jest tam bardzo, bardzo ważny, tak? Czyli raz, że przygotowanie zawodników do sezonu, czyli wcześniej musisz mocno trenować w innych dyscyplinach, a dwa, samo przygotowanie motocykla. Powiedz mi, wiem, że Twój ojciec też tutaj ma bardzo mocny wkład w to, na czym jeździsz. Jak to dzisiaj wygląda? Czy dalej przygotowuje Ci silniki? Czy może jednak oddajesz to już komuś innemu? No, parę silników mam oczywiście także od taty. I głównie używam ich oraz także Petera Jonesa i na nich się skupiam. Motocykl jest bardzo ważny, bo nawet wczoraj na sparingu jeden silnik, który jakoś tam nie gra w pierwszych dwubiegach, po zmianie zębatki, i od razu już praktycznie zaczął pasować. Bardzo dzisiaj ważne jest dopasowanie sprzętu. Nie tyle
Zawodnik jest ważny, wiadomo, każdy z nas jest przygotowany na 100% po zimie, głodny jazdy, ma dobrą formę, ale jeżeli nie masz dopasowanego motocykla, to właśnie te sparingi niektóre pokazały, że jak ktoś testował motocykle, nie miał szybkich, to nic nie zrobisz, no bo nie dogonisz ich bez dobrego motocykla, więc no dzisiaj niestety, ale większa liczba procentów to jest dopasowanie motocykla do danego toru, pogody i dnia. Nawiązując do tego wzroku, który towarzyszy nam za plecami, myślę, że to też spory udział tych narzędzi, że gdzieś tam to przygotowanie sprzętu jest takie jak trzeba. Tak jest. Ten kurs jest ze mną od wielu lat i bardzo dziękuję przy okazji za wsparcie, bo no, wszystkie narzędzia, które używamy, praktycznie pochodzą tutaj z firmy Ten Kurs, z mojego sponsora i spisują się bardzo dobrze, chłopacy nie narzekają, nigdy nie było problemów. No i ten wynik jest jaki jest, czyli bardzo dobry. Od wielu lat liczę się w czołówce tutaj najsilniejszej Ligi Świata, więc jest dobrze. Nas to też bardzo cieszy. Tym bardziej mi jest miło gościć u Ciebie w warsztacie, bo to nie jest jakaś tylko czcza gadalina, tylko fajnie widzieć zadowolonego gościa, który raz, że ma radość z tego, co uprawia, dwa, że my pomagamy gdzieś tam tym, co robimy i narzędziami, które spełniają swoją rolę w tym wszystkim. Nie? Tak jest. Tak jak wspomniałem, no, jesteście ze mną od wielu lat i dobrze, że ta współpraca tak działa i te narzędzia i te wszystkie klucze, skrzynki, bardzo wózki, bardzo piękne. Jest to rozpoznawalna marka i bardzo jestem wdzięczny za pomoc. Ja dziękuję za szybki, krótki wywiad. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu się zobaczymy i gdzieś tam na padokach też będzie okazja uścisnąć sobie dłoń i pożyczyć wszystkiego najlepszego przed startem. Pewnie. Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców oraz Was także na stadiony i trzymajcie za mnie kciuki. Na pewno będziemy trzymać. Dziękuję.